Sześciodniowe dziecko zostało przywiezione poparzone do szpitala w Chennai w Indiach. Miało poparzenia rąk i nóg. Rodzice twierdzą, że doszło do samozapłonu. Jej 22-letnia matka twierdzi, że to nie pierwszy tego typu przypadek. Mówi, że rok temu jej syn czterokrotnie sam zapłonął, zanim dotarła z nim do szpitala. Mówi, że policja i lekarze byli przekonani, że to oni podpalili dziecko. Spontaniczny samozapłon istnieje tylko teoretycznie. Niektórzy wierzą, że człowiek może doznać poparzeń bez działania czynnika zewnętrznego. Czasem samozapłonem tłumaczy się niektóre zgony w USA, ale są to zazwyczaj przypadki osób starszych, pijanych bądź chorych, którzy po prostu nie mogli uciec przed płomieniami. Zespół pediatrów, psychiatrów i chirurgów plastycznych pracuje nad rozwiązaniem sprawy poparzonego noworodka.